Witam Was bardzo serdecznie, moi drodzy. Jestem John Radowicz, a to jest kolejny Zajmondwo odcinek z symulatora City Skyline, symulatora budowy miasta. No, kolejny Zajmondwo odcinek, bo już kiedyś takie były. Tyle co Wam mogę powiedzieć. Były kiedyś takie. Dobrze, ja już to sobie uruchomiłem Wam dźwięku, dodam, o, pięknie. Cześć do suba, bardzo witam, youtube.martek.pl. Niestety, żeście nie wyświetlił na ekranie. Powody są takie, że chyba zrobiłeś to podczas intra. Jeszcze tylko sobie to tu odświeżymy, nie? Żeby mieć pewność, że to jest na pewno aktualna lista, tak, zgadza się. Jest to aktualna lista subskrybujących osób. Dobrze, więc przejdźmy może do samej gry. Mogę sprawdzić, mam ich tam z klatkami na sekundę do wyglądania. No wygląda następująco, że wydaje mi się, że jest git. To mój telefon w tym. Zacząłem transmisję, to teraz... Przepraszam, drodzy Państwo, ważny telefon o 21.25. Coż bywa czasami. Witam serdecznie wszystkich tu obecnych. Matki na sekundę. No może i furory nie robią, ale myślę, że akurat do tej gry więcej niż 30 klatek nie będzie trzeba. Nawet to widzicie, to przechwytywanie i... Co się stało? Zaciął się oczywiście Pan z donacjami, nie? Trzeba odświeżyć. Jest trwa ładowanie widoku, nie? O, już się załadował, pięknie. Dobrze, więc kontynuujmy. Dzisiaj będziemy budować miasto. John Radowidzowo, który coś się tak nie nazywa niestety, zaraz nazwiemy. I serię postaram się prowadzić do czasu, aż mój komputer zdoła robić transmisję i obsługiwać CD-ski. No tak to będzie wyglądać. No i dobrze. Skupmy się już w całości na grze, drodzy Państwo.
Więc tu mamy ładnie autostradę. Co pierwsze, no bo będziemy prowadzić tą autostradę gdzieś dalej, czy zostawimy ją tak jak jest? Ja bym w sumie tak pomyślał, że tam poprowadzimy gdzieś tam autostradę, tam chociaż do brzegu, nie? Się przydało. Czy tu mi gra jakieś radio? No tak, grało jakieś radio. A na wszelki wypadek wyłączymy to. I tak, tu poprowadzimy sobie dalszą część tej autostrady. Myślę, że podciągniemy ją jak najbardziej na wprost. Uruchomimy sobie tego tu okienka. Zrobimy sobie stretch snow. Tak, aby była ona jak najbardziej równa. W ogóle bardzo duży odstęp jest pomiędzy jedną autostradą a drugą. W sumie bym chciał zachować trochę więcej realizmu. Więc utworzę to właśnie w taki oto sposób. Nowość Mofit, no dobrze. Ciekawość w tym polu, okej. Ja tu sobie wprowadzę takie oto ściśnienie. No nie powiedzieć, że to źle wygląda, bo wygląda bardzo dobrze. Żeby też tu o, nie powiedzieli, że jest coś nie tak. Idealnie. I wtedy prowadźmy może na dobry początek o taki mały kawałeczek drogi. Straight stop jest. Jest to na razie w ogóle prosto, więc nie ma się czym martwić. Zgadza się, że tu jest prosto. Tak, zgadza się. Więc tu nie będzie większych problemów. Stawiałbym. To wszystko się okaże. Dobra, i tu będzie pierwszy zjazd. I to będzie takie rondko. Chyba nad tą autostradą. Tak mi się wydaje, że coś takiego można ma zrobić. Albo tu jedno rondko i drugie rondko i przyjazd nad autostradą. To jest bardzo dobre pytanie, tylko nikogo niestety nie ma na tej transmisji na żywo aktualnie. Więc no cóż. Więc zrobimy trochę realnie. Mam tu parę takich fajnych bajerów. Wcale nie powiem. Dobra. Zacznijmy tu od tego momentu, gdzie ja zacząłem drogę budować. No i tu sobie zrobimy coś takiego, jak to zajęte nie jest. Ja tu żadnej zajętości nie widzę w każdym bądź razie.
Teraz tak, tu sobie będzie szła jedna droga, nie? Ona będzie sobie szła prosto. A druga ja bym wolał, że no właśnie szła tak bardzo blisko tej drogi. No i bym tu zrobił coś. O. O, idealnie by to wyglądało, nie? Tutaj taka droga. Tylko, że trzeba to trochę przekombinować. To jest to. To nie jest rampa, nie? A, to jest taka między. Nie między. No, w teorii między miejsca taka cienka droga, nie? No to dobrze wiedzieć, że coś takiego posiadam. No i dawno w tą grę nie grałem, że już. Ale zapomniałem. No nie powiem, dosyć ostry ten zjazd. Niestety, jakbym go chciał tutaj zrobić na wprost. Może go tutaj zrobić na wprost, a to to. No trochę przesadziłem z bliskością tego, wiecie? No jednak wrócimy do koncepcji początkowej. Czyli ta droga by musiała być nie tu, tylko tutaj daleko. Dobra, niech będzie. Może nie aż tak daleko. No, tu chociaż coś takiego by trzeba było zostawić, bo inaczej to może być kiepsko, nie? No, nawet nie widać, że. Coś tu krzywe. Może troszkę. Dobra. Wyłącz mi te linie pomocnicze, wiesz? Wróć mi tutaj. Wszystko wyłącz. Segment snap przede wszystkim. No właśnie. Teraz jeszcze inaczej. Teraz tutaj tak. Bez tego. Dotąd.
Coś takiego, no. O, i idealnie, nie? Wróć tu. No i się podamy, drodzy państwo, nie? Tak, ja drogo. Teraz sobie ją rąbmy, że ma iść w tamtym kierunku. I tu się będzie kończyć. No tylko, że jeszcze kawałeczek trzeba nią tu przejechać. I tu zrobimy lekką zwężkę, nie? Na dwa pasy. No będzie git. Git malina. No chyba odrobina nierówna była, zaraz tam piaseczkiem podsypiemy spokojnie. Zaraz przejdziemy do fajnego narzędzia, zobaczycie. O, 90. Nie, może nie. Najpierw wyłączę tutaj segment snop. No tak to się robi, no. Tam też ładnie mi się udało zrobić odtąd. Trzeba to zrobić. No i patrzcie, jak ładnie, nie? Już to zaczyna jakoś wyglądać, to w tamtą stronę to też. Ale tą stronę brodzi i też trzeba będzie całą przeklikać. No i pięknie. Teraz sobie weźmiemy i zmienimy tą autostradę również tą dwupasmową i tą drogę, tą drogi kierunek. I mamy coś takiego jak Surface Painter wycinek.
să dăm la bine. La bătătăn. Nu. Bă. A, to ja tu niszczenie, dobrze. Żwir, chodnik. Rozumiem. Strange pytaj, wysypmy to. Żwiru, równomiernie pomiędzy całą drogą. W sumie to nie wiem, co tam zawsze jest. Pik, nie? Jeszcze ten mały kawałek, trochę tam chyba wyjechałem, ale to nie widać, to im bardzo nie rzucę się w oczy, nie?